Kaiser Szmarn, polemika. Ja zrobię ten sam omlet, ale tak jak ja go robię. Zapraszam. Potrzebujemy do tego masło, cukier, sól i jajo. Ja robię tak, że oddzielam żółtko od białka. Jak się wszystko wymyje wcześniej i ma się czyste ręce, wymyje się jaja, to jest najszybsza metoda do robienia tego po prostu rękami. I żółtko zostanie po drugiej stronie dłoni. Sól. Cukier. Ja tylko jedną łyżkę i robię... Jak to się nazywa? Takie białko ubite. I ponieważ wszystko wynika z tego, że to jest ubite, to teraz... Zaczekam chwilę, bo jak dodam jajko, to od razu to lekko padnie. Teraz nagrzeję patelnię i wszystko przygotuję. Czy tu się robi kawcia? Tu już chyba jest prawie, że zrobione. Jeszcze raz trzeba zalać. Szlachetne zdrowie, cokolwiek ci powie. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I tam masło jest już gotowe. I wrzucam to, żeby to jak najszybciej od zmieszania weszło na patelnię. Pięknie wygląda. Ja mam teraz taką technikę, że dodaję masło po bokach. Ale nie wiem dlaczego. Po prostu kiedyś sobie tak zacząłem robić. Może to mnie uspokaja. Ja też nie uznaję tarcia w patelnię metalowym przedmiotem. I zawsze mnie to bardzo boli, więc używam tylko drewnianego przedmiotu. I ponieważ chcemy, żeby on był puszysty, ale jednocześnie pocięty, to robimy tak, żeby jak najwięcej tego powietrza z białka zatrzymać w środku. Więc żeby po prostu starać się to przewrócić na drugą stronę i to, co jest w środku, żeby już stało tam uwięzione. Co robisz? Daję cukier, żeby się skaramelizował tam, gdzie dałem masło. Może dodać te jagody gaci, bo ja bym wolał coś właśnie z witaminą C w stylu żurawina, ale nie ma żurawiny. Żurawinki wydają mi się zawsze zbyt słodkie do tego. Jako, że tam jest strasznie dużo cukru i masła. I ja nie robię w sumie takiego omletu szarpanego, że po prostu jakby zwykły omlet, który jest poszarpany, tylko bardziej takie chmurki omletowe, coś takiego. I wyłączam już palnik, bo patelnia jest bardzo rozgrzana. A ja chcę tylko tak to teraz otoczyć. Cukrze z masłem. W takim karmelu. Dzisiaj też jest omlet. Wiesz? Puszyste zdrowie, jakoś się dowie, kto tylko spróbował, ten co cię stracił, bo zjadł, a nie zachował. Chmietki. Ale on jest bardziej taki... Piękny. Bardziej smaczny, chcesz powiedzieć.